Ulica Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu, za moimi plecami willa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy odbywają się tutaj protesty, nikt nie jest w stanie przedrzeć się przez kordony policji. Kiedy protestów nie ma, willi Kaczyńskiego pilnuje kilku policjantów. Ci, którzy mieszkają w okolicy, coraz częściej mają problemy, na przykład z dotarciem do własnych domów. Kpina, żenada i śmiech w ogóle, co tu się dzieje. Spotkała pani prezesa? Jak to wyglądało? Nie, on wychodził do samochodu, a nasz samochód zatrzymali. Nie mogliśmy przejechać, aż on wsiądzie i odjedzie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Niestety Warszawa jest takim miastem, gdzie wszystkie protesty się odbywają i to nie jest jedyna sprawa, która blokuje miasto. Mickiewicza cała zawalona tymi samochodami dla jednego człowieka, że to jest skandal. Tyle sług, tyle chroni, w imię czego? No. Tutaj to są normalnie zabawy, podrygiwania, skakania takie. Bardzo mnie denerwuje, bo mieszkam tu obok, proszę pana, to jest, nie wiem, 500-700 metrów i okna otworzyć nie mogę. Nigdzie wyjechać, nigdzie na zakupy? Proszę pana, nie chcę kląć, wie pan. To jest szaleństwo przecież, to jest wariactwo. Pilnować jednego dziadka takimi siłami, to jest już chory kraj. A panu przeszkadzają te protesty? Protesty nie, protesty są naturalnym prawem każdego z nas. Paradoks, że on tutaj mieszka, on powinien się wyprowadzić i mieszkać gdzieś koło Rzeszowa. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ma do dyspozycji poza wyjściem z domu tym od frontu również wyjście na tyłach budynku. Jeżeli wierzyć tym, którzy bywali u prezesa w domu, sam dom umeblowany jest skromnie, w gabinecie prezesa jest meblościanka, dużo książek, gazety, telewizor i stary fotel. Według oświadczenia majątkowego Kaczyńskiego willa na Żoliborzu jest warta 1,5 miliona złotych. Karol Kosiorowski.